W dzisiejszym filmiku gnojówka z Wrotyczu. Zapraszam do oglądania. Po materiał na gnojówkę udaję się na pobliską łąkę. Na gnojówkę nadają się zarówno liście, łodygi, jak i kwiaty. Potrzebujemy 1 kg ziela oraz 10 litrów wody, najlepiej deszczówki. Ziele zbieramy latem. Zebrany materiał rozdrabniam. Zalewam 10 litrami deszczówki i zabezpieczam przed owadami oraz nadmiernym parowaniem. Raz na 3 dni odkrywam i mieszam. Gnojówka jest już gotowa po około 2-3 tygodniach. Możemy jej używać, jak przestanie się pienić. Gotową gnojówkę przecedzam. Resztki wrotyczu wyrzucam na kompost. Rozcieńczoną gnojówkę 1 do 15 możemy stosować jako oprysk. Zwalczymy nim mszyce, stonki, oprzędziki, pchełki i owocnice. Gnojówkę rozcieńczoną 1 do 10 używamy jako nawozu do podlewania dla roślin, które mają duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Należą do nich m.in. pomidory oraz ogórki. Gnojówka zawiera dużo potasu i azotu. Gnojówką podlewamy raz w tygodniu. Używając gnojówkę w rozcieńczeniu 1 do 5 i podlewając konewką z sitkiem rabaty wokół ogrodu, odstraszymy i zwalczymy kleszcze. Zabieg trzeba powtarzać co 2 miesiące. W postaci nierozcieńczonej gnojówką zalewamy mrowiska, miejsca występowania pędraków, opulchniaków oraz ślimaków. Jeśli filmik się podobał, daj lajka i zasubskrybuj mój kanał. Da to motywację do dalszej pracy. Chciałem podziękować za dotychczasowe subskrypcje. Jest ich już ponad 500. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.